Pan premier o tę konferencję zapytam. W kontekście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, co to znaczy dla całej Europy. Ta europejska wspólnota polityczna to jest Unia Europejska plus państwa, które chcą dyskutować z Unią Europejską o kwestiach przede wszystkim bezpieczeństwa, rozszerzenia. Oczywiście kontekst wojny w Ukrainie też będzie tam z całą pewnością obecny. Z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest możliwość porozmawiania. Mamy umówione spotkanie z prezydentem Macronem i z premierem brytyjskim, premierem Starmerem. Prosili o to spotkanie z dość oczywistych względów. Jak państwo wiecie, wybory w Stanach Zjednoczonych będą miały tak czy inaczej poważne konsekwencje z punktu widzenia polityki europejskiej, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa. Chcę powiedzieć, bo tych emocji związanych z bardzo spektakularnymi wyborami w Stanach Zjednoczonych jest dużo, nie tylko w Polsce, przede wszystkim w Ameryce, ale wiadomo, że jest to kwestia globalnego zainteresowania. Dla nas jest bardzo ważne i chcę to jeszcze raz podkreślić, że Polska ma dobrze zdefiniowane i stałe interesy. I polskie narodowe interesy, to jest jako polski premier, chcę to jeszcze raz podkreślić, to są te kryteria, to są te zasady, jakimi się będę kierował i wyłącznie tym. To znaczy, w jaki sposób chronić polskie interesy dotyczące i gospodarki, i poziomu życia w Polsce, i polskiego bezpieczeństwa. I ponieważ mamy te polskie interesy, one są stałe, sytuacja się zmienia na świecie. No, wybory w Stanach Zjednoczonych pokazują, jak dynamiczna jest ta sytuacja na świecie, ale nie zmieniają się nasze kluczowe interesy. I ta stała to jest ten fundament polskiej polityki i będę się dokładnie tymi potrzebami Polski, interesami Polski kierował. Polityka będzie się komplikowała w najbliższych miesiącach z oczywistych względów. Mamy jeszcze kryzys rządowy u naszego zachodniego sąsiada, to jeszcze bardziej dodaje pieprzu i soli całej tej sytuacji. Dlatego tak ważne dla mnie są te dzisiejsze spotkania w cztery oczy z prezydentem Francji i z premierem Wielkiej Brytanii. Bo to, o czym jestem absolutnie przekonany, to potrzeba wzmocnienia Polski i uwspólnienia polityki europejskiej w każdym aspekcie, przede wszystkim dotyczącym bezpieczeństwa. I dlatego ci partnerzy wydają się partnerami kluczowymi z oczywistych względów. Nawet jeśli Wielka Brytania jest poza Unią Europejską, ale de facto stanowimy wciąż jedną wspólnotę polityczną, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa. W polityce istotne są interesy i instytucje, nie sympatie, antypatie personalne. Jak państwo wiecie, przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, bo od stycznia będzie kierował państwem amerykańskim Donald Trump. Jako kandydat, jako polityk był dla wielu bardzo kontrowersyjny, ale demokracja, wyrok demokratyczny w wolnych wyborach, a takie mieliśmy w Stanach Zjednoczonych, to jest świętość, taki rezultat, więc nie ma co spekulować i zastanawiać się, kto kogo mniej czy bardziej lubi w Europie i w Stanach Zjednoczonych, tylko trzeba z pełnym szacunkiem podchodzić do wyniku wyborów i do instytucji takich jak prezydent Stanów Zjednoczonych. I będziemy wspólnie z prezydentem Donaldem Trumpem także pracowali na rzecz wzmocnienia relacji polsko-amerykańskich. Jednym z głównych przesłań z mojej strony na spotkanie z liderami państw europejskich dziś i jutro będzie potrzeba, niezależnie od tego, jak kto ocenia, czy prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy premiera Polski, czy kanclerza Niemiec, czy prezydenta Francji, niezależnie od tych ocen personalnych, jednym z głównych zadań Polski i Europy jest utrwalenie relacji transatlantyckich. Ja chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, to jest zresztą jeden z tych właśnie stałych polskich interesów. Jeśli spodziewamy się pewnych zwrotów czy turbulencji w geopolityce i w sytuacji tej międzynarodowej, to tym bardziej i Europa, i Polska powinny skutecznie dbać o jak najlepsze relacje transatlantyckie. Miałem okazję współpracować, jak państwo pewnie pamiętacie, z prezydentami Stanów Zjednoczonych i to była zawsze taka serdeczna gra
Serdeczna gra. Mówi o wyroku demokracji. Wyrok, demokracja, to ciarki przechodzą. Pani premier, ale mówi to polityk, który ma ministra spraw zagranicznych, który nazywał Donalda Trumpa psychopuczystą, protofaszystą. Jest zdolny w ogóle do uprawiania jakiejkolwiek poważnej polityki w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? No, ten premier chce również wysłać do Stanów Zjednoczonych ambasadora, który przecież wyraźnie również krytykował i uderzał w prezydenta Trumpa. Zresztą wypowiedzi Tuska w tej chwili no, są podszyte tylko i wyłącznie jednym. On cały czas, proszę zwrócić uwagę, w tym krótkim fragmencie, który tutaj usłyszałam, on cały czas straszy Trumpem i cały czas podkreśla, że no nie tak miało być i daje do zrozumienia, że to jest jakiś problem, prawda? Że tu jest jakiś problem, kłopot, że wyrok Amerykanów jest zły. Trump nie ma prawa być prezydentem. To jest kuriozalna wypowiedź. Premier polskiego rządu kwestionuje w tej chwili pozycję prezydenta Stanów Zjednoczonych, wybranego w demokratycznych, wolnych wyborach i do jeszcze prezydenta, który osiągnął tak niebywały sukces. Przecież wynik Trumpa jest imponujący. Nikt się nie spodziewał chyba, że to będzie aż tak duże zwycięstwo. I to jasno pokazuje, że Amerykanie mają dosyć tej polityki, która do tej pory była właśnie realizowana przez rząd, który koncentrował się, przez prezydenta, który koncentrował się tylko właśnie na tych ideologiczno-lewackich kwestiach. Pani premier, bardzo dziękuję za ten komentarz do słów Donalda Tuska, a to pytanie, które chciałem zadać, jednak jeszcze krótko zadam, ale mamy dosłownie kilkanaście sekund. Kto z PiS-u na prezydenta, żeby tą drogę Trumpa w Polsce powtórzyć? Ja nie podam w tej chwili personaliów, bo... Może Beata Szydło, bo pytała pani przed wyborami, a może kobieta, no w Stanach się nie udało. Tak, tylko że Harris przegrała nie dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że była po prostu fatalnym kandydatem. Natomiast... To prawda, bardzo dziękuję. Premier Beata Szydło, wiceprezes... Prawa i Sprawiedliwości powinna być ta osoba, która wygra wybory. Ja jestem przekonana, że my wygramy te wybory. Za chwilę ten temat też podejmę z kolejnym moim gościem, a teraz pani premier proponuje wspólnie obejrzyjmy... tę drogę Donalda Trumpa w tym ostatnim okresie do prezydentury, bo przecież był o włos od śmierci, o tym zapominamy, ale jest tu element jakiegoś cudownego ocalenia. Dziękuję pani premier. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Będzie bezpieczna i znowu uczynimy Amerykę wielką. Donald Trump triumfuje. Nie wypowiedziałby tych słów, gdyby te wydarzenia z Pensylwanii potoczyły się inaczej. Zamachowiec chybił o włos. Mottem życiowym Donalda Trumpa i każdy, kto go zna, to doskonale.